wiele starych porachunków do wyrównania. Dziś mają ku temu okazję. AC Milan zmierzy się z Juventusem. Witają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Będziemy komentować mecz między Milanem a Juve na stadionie San Siro. Piłkarskich emocji na pewno dziś nie zabraknie. Tak, szczególnie dla graczy Juve, którzy grają dziś na wyjeździe. Z pewnością będą chcieli dać z siebie wszystko, by pokonać rywala na jego własnym terenie. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. Brahim Diaz. Czy zdecyduje się teraz na strzał? Proszę Państwa! Gol! Czy to oznacza rozpoczęcie festiwalu strzeleckiego? Ależ to było rozegranie, no naprawdę, tiki-taka w iście katalońskim stylu. Doceńmy też klasę strzelca. Musiał uniemożliwić naciskającemu obrońcy wybicie piłki, a potem oddać skuteczny strzał. Brawo! Wracamy do gry. Czy Juve odrobi straconą bramkę? Udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. Kto lubi piłkę, po prostu musi się zachwycić tegorocznymi wyczynami z Sassuolo. Lekceważony, niedoceniany team robi w lidze furorę i pnie się w tabeli aż miło. To dopiero początek sezonu, więc jeszcze zdecydowanie za wcześnie na proroctwa, ale weszli w tegoroczne rozgrywki na pełnym gazie i chyba nie zamierzają spuścić stonu. Czy do końca utrzymają miejsce premiujące udział? Teraz wspaniała okazja! Źle, nie oddalił zagrożenia! Piłka wybita przez bramkarza, bardzo dobra interwencja. Leonardo Bonucci. Merino. Odzyskana piłka. Zobaczmy, co dalej. Brahim Diaz. Utrzymują się przy piłce. Sędzia stosuje korzyść. Uwaga, piłka za plecy obrońców. Bramka! No proszę! Szaleństwo na trybunach, bo jest co świętować. Kibice go oklaskują, koledzy gratulują. Wielkie, wielkie brawa. Dobranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Widzimy teraz reakcję menedżera na kolejną bramkę. Radość absolutna, bo plan zrealizowany w 200%. No to mamy 2-0. Mocne wejście, ale czyste. To musi być gol! Teraz powinna paść bramka. Co za interwencja! Przy strzałach z tej odległości liczy się przede wszystkim refleks. No i to chyba umożliwiło tutaj szybką reakcję. Przydałoby się to jednak lepiej wybić. Ciąg na bramkę. Będzie teraz chyba groźnie. Tak, teraz zrobił to, co było trzeba.
niełatwo przewidzieć, który zawodnik zabłyśnie w konkretnym meczu, ale można chyba założyć, że ten gracz ma duże szanse, by dziś poważnie wpłynąć na końcowy wynik. Nie sądzisz? No nie sposób go powstrzymać. Strzela seriami i z taką formą pobije wszelkie rekordy. Nie chciałbym być w skórze obrońców, którzy mają za zadanie go dziś powstrzymać. Rzut rożny dla Juve. Daleko dogrywa w pole karne. Piłka wybita. Skuteczna interwencja obrońcy. Ma piłkę przy nodze. Bramka coraz bliżej. Teraz jest niepilnowany. Tak jest, proszę Państwa. Nie miał litości. Podwyższa prowadzenie do 3 bramek. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Pozostało już tylko skorzystać z okazji i umieścić piłkę w siatce. Świetna akcja. A więc mamy 3-0. Cuadrado otrzymał piłkę. Do Juana Cuadrado. Jest za linią obrony. Uwaga! Gol, proszę Państwa! Mamy tutaj gola! Mamy na powtórce jak na dłoni. Wspaniałe podanie. Aż się prosiło, by to wykorzystać. Uderzył z całej siły i to była dobra decyzja. Bramkarz nie miał czasu na reakcję. Na tablicy wyników 3-1. Czy ten atak Milanu zakończy się powodzeniem? Bianconeri gubią piłkę. Piłka dziś prawie ciągle pod nogami Rossonerich. Dominują w posiadaniu. Stąd też ten korzystny wynik. Chyba nic im tu nie może zagrozić. Zresztą właściwie nie dają rywalom dojść do głosu. Najskuteczniejszą obroną jest atak i zdaje się, że wzięli sobie tę maksymę do serca. Dobrze zablokowany strzał. Merino. Kostić. Youssef En-Nesyri. Wytrwale, powoli budują teraz akcję. Ale chyba zapeszyłem, bo akcja się posypała. Szkoda tej straty. Olivier Giroud. To może być groźne. Będzie kontra. Teraz Dest. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Zbytnie mrawo w obronie. Przeciwnik zaraz zagrozi ich bramce. Filip Kostić. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. Kostić przy piłce. Zwraca piłkę Kosticowi. Szansa na kontakt. Niebywały gol! Kontaktowa bramka! Niesamowita historia! Jeszcze niedawno wyglądali na chłopców do bicia, a teraz proszę, odgryzają się i to skutecznie. Więc mamy 3-2. Youssef En-Nesyri. Giroud. Brahim. Aj, nie było to przemyślane zagranie. Strata. Leonardo Bonucci. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Nadal prowadzi piłkę. Nie rezygnuje z tego ataku. Blisko, ale jednak był spalony.
Nuno Mendes. Zagranie do Diaza. Olivier Giroud. Ten strzał skutecznie zablokowany. Tak, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do 2 trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siatki. A 11 metr z rogu. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Brahim. Próbuje teraz szczęścia. Cudowna parada Szczęsnego. Naprawdę pokazał klasę. Głęboko w pole karne zagrywa. I Nici z kornera. Wybija piłkę. No, może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. Dusan Vlahovic. I teraz kibice chcieliby strzału. Komfortowo zatrzymuje ten strzał. Przed nami rzut rożny. Spójrzmy, jakie rozegranie mają w zanadrzu Mediolańczycy. Przydałaby się im jeszcze jedna bramka. Uwaga, wciąż groźnie, mimo wybicia. A więc sędzia kończy pierwszą odsłonę gry na San Siro. Sędzia daje znak do rozpoczęcia drugiej połowy. Juventus przegrywa, ale różnica nie jest duża. Youssef En-Nesyri. Ciekawie budują teraz tę akcję. Są coraz bliżej pola karnego. Jest strzał. Nie ma problemów z tą piłką. Teraz piłka oddana zupełnie za darmo. To musi wpaść! Dobra interwencja bramkarza. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. I już nic z tego rożnego nie będzie. Złe podanie. Leandro Paredes. Podanie do Vlahovicia. Wciąż potrzebują wyrównującej bramki, ale spokojnie przygotowują ten atak. Pieczołowicie przygotowywany ten atak, ale tyle dobrego można o nim ostatecznie powiedzieć i nic więcej. Mają teraz szansę na kontratak. Łatwo teraz przejmują to niedobre zagranie. Youssef En-Nesyri. Merino, Kostić. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Olivier Giroud. Świetne, prostopadłe podanie. Ależ pewnie teraz wyczuł moment idealnie. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Nuno Mendes. Zagranie do Diaza.
Brahim. Są coraz bliżej przeciwległej bramki. Tu może być groźnie. Mogło coś z tego być. Znakomita interwencja. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Brahim. Kibice zdecydowanie domagają się strzału. Dobra okazja na bramkę. Proszę Państwa, piłka w siatce. Trzecia bramka. Mamy hat-tricka. Obejrzyjmy raz jeszcze powtórkę tej bramki. Piłka chodziła jak po sznurku, ale znakomicie też zachował się sam strzelec. Zastanowił się, nie dał sobie odebrać piłki i skutecznie wykończył. I po tej bramce jest 4-2. Dusan Vlahović. Wciąż prowadzi piłkę. Teraz co za sytuacja! Cudowna parada Szczęsnego, naprawdę pokazał klasę. Za chwilę dojdzie do zmiany w składzie Juve. W okolice 11 teraz wrzuca. Uwaga, niewiele dało to wybicie. Czy coś będzie z tej sytuacji? I mamy bramkę! Prowadzą teraz 3 golami. Tu chyba nic ich dzisiaj nie powstrzyma. Zobaczmy to jeszcze raz. Najpierw... Świetna centra w pole karne. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Jednostronny strzelecki popis. Zupełnie jakby murawa była nachylona w stronę bramki rywali. Nuno Mendes. I strzela! Piłka wybita przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Tomku prowadzą wyraźnie, a przed chwilą widzieliśmy statystyki. No, przypadków w tym nie ma. Stwarzają okazję za okazją, a rywale po prostu gubią się w obronie. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Juve prowadzi akcję po skrzydle. Znakomicie teraz udaremniona próba dośrodkowania. O to właśnie chodzi w grze w obronie. Pewnie, od niechcenia to wyłapuje. I Merino. Do Pogby. Merino. Juventus traci piłkę. Paul Pogba. Decyduje się na strzał. A teraz pełen spokój, Mike Maignan. Pokonuje kolejne metry, świetnie radzi sobie z piłką. Dośrodkowuje w pole karne. Kosmos! Co tu się dzieje? Znowu gol! A zatem 4 bramki przewagi. Doceńmy teraz świetne dośrodkowanie, od którego to się zaczęło. No i dobry strzał głową. Czy w tej sytuacji golkiper mógł zrobić więcej? Raczej nie.
bricks in the wall, wondering will Britain fall. Right about now, the funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now.